Czy to coś zawsze jest na jej ramieniu? Co będą mi gotować? Wiem, poproszę taki tort. Prościzna, poradzę sobie z tym. Potrzebna jest mąka i mleko. Teraz rozbijamy dwa jajka. Dodajemy masła i oczywiście cukru. I wszystko mieszamy. Wyjdzie z tego świetne ciasto, prawda, Wednesday? Rączka, działaj. Najpierw mąka. Do miski. Teraz mleko. Potem rozbij jajko. I nie zapomnij o cukrze. A teraz to wszystko wymieszaj. Ja dodam jeszcze coś od siebie. Tak, teraz jest zdecydowanie lepiej. Brawo, rączka. Co? Ręka zrobiła wszystko za nią. Kurczę. Dobra, Ben, weź się w garść, trzeba gotować. Wezmę mafinki i zrobię z nich pierwszą warstwę. Teraz przykryję bitą śmietaną i dodam kolejną warstwę mniejszych mafinek. I więcej bitej śmietany. Pięknie. Pyszności. Co ta ręka tam robi? Mój tort jest prawie gotowy. A gdzie jest rączka? Nikt jej nie widział? Nieważne. Zabieram się za tort. Z pomocą noża pozbędę się niepotrzebnych kawałków. Przynajmniej to mi rączka przygotowała. Trochę tu, trochę tam. To, co trzeba. Wyszedł mi prawdziwy mózg. Podoba ci się, Betty? Oczywiście, dziwactwo. Tort sam się nie zrobi. Czas na poziom drugi. Pokryję biszkopt kremem. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. A teraz wygładzę wszystko szpatułką. Super. Tort ma chyba za mało dekoracji. Zaraz to naprawimy. Foremki pokryję mleczną czekoladą. A żeby szybciej stwardniały, wystarczy ciekły azot. Teraz masa czekoladowa. I oczywiście orzechy. Kilka ruchów. I wyszły mi prawdziwe M&M'sy. Duże dam tutaj, a na wierzchu wysypię małe. O tak, moje ciasto jest gotowe. Przeszłam samą siebie. Prawda, Wednesday? Jest za słodki. A do mojego dodam więcej krwi. I oczywiście oczy. Teraz jest lepiej. Paige uwielbia tańczę, więc ją dodam. Wspaniały tort. Wow, Wednesday, twój tort wygląda jak żywy. Oczywiście, że jest żywy, to mózg. Czas na degustację. To ogromny tort z M&M'sami. Czy to mózg? Lepiej zacznę od tortu Bena. To tylko bita śmietana i babeczki. Jest dobry, ale nie jest prawdziwym tortem. Dobra, teraz ciasto szefowej kuchni. Wow, jakie ogromne cukierki. Jest niesamowicie przepyszny. Ciasto pewnie smakuje jeszcze lepiej. Wow, Betty, super. Dobra, chyba czas spróbować tortu Wednesday. Mam nadzieję, że to nie jest prawdziwa krew. Chwileczkę. To syrop truskawkowy. A to są żelkowe oczy z nadzieniem. Jakie pyszne. Wow, a ciasto smakuje bardzo dobrze. Wednesday, to jest zwycięstwo, nie mogę się oderwać. Wednesday, gratulacje. Uwielbiam ten tort. Chwileczkę. On się rusza? Czy tam jest ludzka ręka? Aaaa! Pomocy! Ona jest na mojej głowie, niech ją ktoś zdejmie. O, jesteś rączka. No i co tam jest? Tym razem chcę makaron. Makaron?
Nawet dziecko może to zrobić. Przecież jest makaron błyskawiczny. Otwieram pokrywkę. Posypuję przyprawami i włączam czajnik. To wszystko. A co tam u... Co za ohyda. Rozsypała na talerzu obrzydliwe larwy. Wednesday, chyba Paige to się niezbyt spodoba. Pozwól, że to wyrzucę. Jesteście takimi mięczakami. Dobra, zrobię jej makaron. Do galaretki dodam tylko troszkę wody i trochę czerwonego barwnika. Mieszam. Teraz za pomocą sekatora odetnę wystającą ze szklanek część słomek i wleję do nich płyn. W tym czasie rozdzielę ciastko Oreo. Nikt chyba nie patrzy. Nic na to nie poradzę, krem jest naprawdę dobry. A teraz zrobię kruszonkę. Na wierzchu położę moje żelkowe robaczki. Wyszło całkiem fajnie. Wyglądają jak prawdziwe robaczki. Rozłożę je na pokruszone Oreo. Oto i moje spaghetti. Wednesday jak zwykle w swoim stylu. A ja zrobię domowy makaron. Właśnie tak. A teraz musimy go tylko ugotować. Po co zadawać sobie tyle trudu, skoro można po prostu zalać kluski wrzątkiem? A teraz zamykamy pokrywkę. Powiedziałem, zamykamy. Ej, no nie chcę się zamknąć. Wiem. Stopię ją bezpiecznie żelazkiem. Ucz się, Betty. Szkoda, że nie mam się czego uczyć. Dobra, mój makaron się ugotował. Teraz będę go smażyć na głębokim tłuszczu. Rewelacja. Z wierzchu zetrę trochę sera. Dodam kilka pomidorów do dekoracji. Pięknie. Tyle wysiłku, a mój makaron jest równie dobry. Zaraz go otworzę. Kurczę. Za mocno zamknąłem. Co robić? Racja. Przyczepię słomkę na gumę. Tak będzie wygodniej. Tadam, mój makaron gotowy. Nasz też. Dużo nagotowaliście. Zacznę od najbezpieczniejszej opcji. Ojej, jakiś twardy. Wygląda dziwnie. Jest taki suchy. Taki sobie. A co to jest? Czy to są robaki w ziemi? Chociaż nie są żywe. Dobra, próbuję. Dalej, dam radę. Chwileczkę. To pyszne. To są żelki i Oreo. Dobra, co mamy dalej? Chyba nie będę potrzebowała widelca. Najwyraźniej trzeba użyć słomki, żeby przebić wieczko. Fu, to guma do rzucia. Spróbuję. Bulion jest dobry. No i makaron też. Ben, wygrywasz. Bardzo mi smakuje. Serio? Wygrałem? O tak, tak to się robi. I co teraz? Okej, patrzcie. Chcę ciastko z kawałkami czekolady. Tak jak na zdjęciu. Łatwizna. Wystarczy wyjąć je z pudełka. I po wszystkim. Jednym się poczęstuję. Pyszności. A co u pozostałych? Tym razem nie przegram. Bierzemy mąkę, mleko, dwa jajka i wszystko mieszamy. Teraz musimy rozwałkować ciasto. Prościzna. Dobrze, że wzięłam ze sobą ulubiony wałek. Teraz wycinam ciastka za pomocą foremki. Zrobię kilka kształtów.
To moja ulubiona foremka. Pięknie. Jej, Wednesday, co tam masz? To tylko gilotyna do ciasta. Trzeba je pociąć na kawałki. A teraz formujemy na kształt palców. I co to za palec bez paznokcia? Ułożę je na blaszce. Zrobię jeszcze lukier z cukru, wody i barwnika. Wszystko dokładnie wymieszam i pokryję nim nasze paluszki. No to czas je upiec. Podłączamy przewody i jedziemy. O tak! Są gotowe. Jak ci się podoba moje danie, Betty? Niezwykłe. Moje ciastka też się upiekły. Teraz muszę pokryć je czekoladą. I mam tyle kolorów czekolady, ile kształtów. Muszę je tylko ułożyć i moje danie gotowe. Super! Co za masakra. Jesteście takie powolne! Już dawno mam prawie wszystko gotowe. O nie, zjadłam wszystkie ciastka! Co robić? Mam pomysł! Zrobię tosty! Wezmę trochę kremu z białej czekolady. Och, tak ładnie pachnie. O nie! Tosty się spaliły. A, dobra. Posmaruję je kremem i skleję. Wygląda jak Oreo. Chociaż nie, to nie ten kształt. Zjem to, co niepotrzebne. No, tak jest lepiej. Paskudne nawet dla mnie. Dobra, próbuj, Paige. Wow, tym razem naprawdę się postaraliście. Poza Benem. Co to w ogóle jest? Czy ktoś to jadł przede mną? Fu, to wszystko cieknie. Nie, dzięki, nie będę tego jadła. Co jest następne? Myślę, że to paluszki wiedźmy. Dobrze wyglądają. I świetnie smakują. Pyszne, nie mogę się oderwać. Dobra, a teraz ten burger. Tyle różnych ciastek, które wyglądają jak prawdziwy burger. O tak, ta ciasteczkowa bułeczka jest pyszna. Zjem wszystko naraz. Takie chrupiące i czekoladowe. Uwielbiam te ciasteczka. Betty, przeszłaś samą siebie. No w końcu. Wygrałam, nie mogło być inaczej. Mam dla was bardzo proste zadanie. Musicie przygotować jajka sadzone. Nie macie nic trudniejszego. Spokojnie, to będzie arcydzieło. Ej, babciu, przestań spać. Challenge się zaczął, musimy usmażyć jajka. Jajka? Dziękuję, wnuczku. Dobra, czas zaczynać. Mary, ja też potrzebuję oleju. Oczywiście, czym są jajka bez oleju? Dlaczego nic nie leci, głupia butelka? Okej, trochę dużo, ale nie szkodzi. Ted, no teraz musisz wziąć jajko i rozbić na patelnię. To bardzo proste. A no, rzeczywiście, nie ma nic prostszego. Aja! Aja! Ups! No, prawie ci się udało. Co za nieudacznicy. Zdecydowanie mogę ich pokonać. Gotowanie mam we krwi. Jajka sadzone to prościzna. Zrobię coś fajniejszego. Najpierw trzeba oddzielić żółtko od białek. Następnie porządnie ubijamy białka aż do sztywnej piany. Otrzymamy białą, puszystą masę. Po co ona to robi?
Nie mam pojęcia. Wychodzi świetnie. Teraz trzeba wymieszać żółtka i wylać na patelnię. Patrzcie i uczcie się. To jakiś dziwny sposób. Dlaczego trzeba było oddzielać żółtko od białek? Bo tak właśnie można zmienić jajka sadzone w coś bardziej wyrafinowanego. Zobaczcie, jak szlachetnie wygląda moje danie. To przecież rewelacja. No rzeczywiście, ale mnie wystarczy tylko sól i pieprz, żeby moje jajko smakowało lepiej. Ted, co się z tobą dzieje? Gorąco, dlaczego to tak syczy? Co to się dzieje? Pomocy, te jajka chcą mnie zabić. Może najwyższy czas wyłączyć kuchenkę. Wszystko przypaliłeś. Nieprawda, tak właśnie miało być. Zwłaszcza, że z łatwością poprawię wygląd i tak już pysznych jajek kleksem zbitej śmietany. Właśnie tak. No i co, wygląda super. Ja też jestem gotowa. Wow, Mary, wyszło ci coś wyjątkowego. To takie niezwykłe. Ręce precz, to kulinarne arcydzieło. Kate, no to wybór należy do ciebie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Co to jest to czarne z białym kremem? Nie mogę tego nawet pokroić. A jajko w środku wygląda bardzo ładnie i apetycznie. Muszę spróbować. Pyszne! To jest dokładnie to, czego chciałam. Ciekawe, jakie danie znajduje się na trzecim talerzu. Wygląda jakoś dziwnie. Dobra, zaryzykuję. Smakuje całkiem nieźle. Mimo wszystko i tak wolę najzwyklejsze, ale wciąż bardzo smaczne jajko sadzone. Babciu, wygrywasz! Kocham cię! Babcia wygrała! Załatwiłam was! W tej rundzie będziecie musieli poczęstować mnie pysznym burgerem. Znowu jakieś proste zadanie. Nic o nich nie wiem. A ja uwielbiam burgery, pod warunkiem, że sam nie będę musiał go jeść. Czas zacząć. Dobra, no to mam wygraną w kieszeni. Ej, to mój pomidor. Nie możesz go tak po prostu zabrać. Moją wnuczkę czeka nie tylko pyszny, ale i zdrowy burger. Kotlet mi się nie przyda. Jest bardzo szkodliwa. Nie bardziej niż ty. Najważniejsze to gotować z miłością. Wtedy burger będzie nie tylko zdrowy, ale i pyszny. Rozłożymy pomidora, ogórek, cebulę i sałatę i gotowe. No to właśnie rozumiem przez zdrowe odżywianie. Nie to, co wasze paskudstwa. Nawet kozy na łące nie zjadłyby tyle trawy. A ty zaproponujesz to swojej wnuczce? Czym jest burger bez kotleta? To przecież najważniejsza rzecz. Ale trzeba też pamiętać o serze i sosie. Ach, już mi ślinka leci na sam widok. Aha, głupia cebula! Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby dodawać je do burgerów? Mam to gdzieś, nie będę niczego robił. Nie denerwuj się, lepiej zjedz tabliczkę czekolady. Tabliczka czekolady? Tak, to świetny pomysł. Po co robić zwykłego burgera, skoro można zrobić go na słodko? Czekoladowo. Wychodzi naprawdę fajnie. Pozostaje tylko włożyć do środka jeszcze więcej czekolady. Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona.
To najfajniejszy burger, jaki kiedykolwiek widzieliście. A wisienką na torcie będzie syrop czekoladowy, który nada burgerowi apetyczny wygląd. Ekstra! Wow! Nigdy nie widziałam czekoladowego burgera. Myślę, że będzie pyszny. No rewelacja! Ale zobaczmy, co mamy dalej. Stop, a gdzie jest kotlet? Co ja jestem, koza z łąki? Nie no, to smakuje zbyt zdrowo. Ten burger nie wywołał u mnie pozytywnych odczuć. Został jeszcze trzeci kandydat. Ten burger wygląda o wiele lepiej. Pyszności! Sam raz na obfity obiad. Ale którego burgera wybrać? Na słodko czy na słono? O tak! Jednak słodki podoba mi się najbardziej. Jest taki oryginalny. Yes! Wygrałem! Co tym razem będziemy gotować? Chcę naleśniki. Dawno ich nie jadłam. No to teraz was załatwię. Co? Macie przechlapane. Naleśniki? Nie wiem, jak je przygotować. Co mam robić? No dobra, zaczynamy. Moją jedyną szansą jest podglądanie, jak inni gotują. Aha, czyli trzeba zacząć od mleka. Nadszedł czas na jajka. A teraz trzeba dodać mąkę i dobrze ubić. To tak na wypadek, gdybyście wszyscy zapomnieli. Lepiej zapisujcie. Kochanie, jestem babcią. Nie zapominam o niczym. I nie potrzebuję tych twoich śmiesznych wskazówek. Co ja mam robić? Chyba będę musiał ograniczyć się do widelca. No dobra. Lepsze to niż nic. Wyszła jakaś paskudna papka. Ted, patrz i ucz się. Naleśniki babci są najsmaczniejsze. No pięknie. Myślę, że będą bardzo smaczne. Rewelacja. Mary, co ty robisz? Chcę, żeby naleśniki wyglądały fajnie. Jeśli będą kolorowe, to pozostawią po sobie znacznie lepsze wrażenie. Będę musiała cię rozczarować, babciu. Już przegrałaś. A jeśli dodatkowo naleśniki mają nietypowy kształt? No to na pewno was załatwię. Ale jestem geniuszem. Zrobię naleśnika nie tylko w niezwykłym kształcie. Zrobię portret Kate. Na pewno jej się spodoba. A co ja mam robić? Mam całkowicie pustą patelnię. Może wyleję to wszystko i coś z tego wyjdzie? Kate, spójrz, jakie to piękne. Powinnaś spróbować moich naleśników, są smaczniejsze. Ojej, coś tu się pali. To przecież mój naleśnik. Kurczę. Co za smród. Ja też już skończyłem. Wszystkie naleśniki wyglądają wspaniale, ale pierwszym, którego chcę spróbować, jest ta piękność w środku. Myślę, że ta dziewczyna jest bardzo podobna do mnie. Jeszcze nigdy nie widziałam swojego portretu na naleśniku. Smakuje niesamowicie. Rewelacja. Ale ten spalony kawałek nie wygląda apetycznie. Chyba nawet nie będę go próbować. Zostały tylko naleśniki z trzeciego talerza. Palce lizać. To zdecydowanie najsmaczniejsze naleśniki ze wszystkich. Babciu, wygrywasz. Super. Hurra, wiedziałam, wnuczko. Świetnie sobie poradziłaś. Zaraz wam pokażę. A masz. I jeszcze. Proponuję zacząć od czegoś łatwego. Zróbcie mi pyszny makaron.
prościzna. Potrzebne będzie najzwyklejsze spaghetti. Nigdy w życiu nie robiłem czegoś takiego. Ale myślę, że uda mi się to ugotować. Tylko jak zmieścić całe spaghetti do tego garnka? To trudny przypadek. Patrz i ucz się. Musisz to po prostu złamać. Wtedy na pewno zmieści się w każdym garnku. A teraz trzeba je ugotować i regularnie mieszać. A, to jest nawet łatwiejsze niż myślałem. O nie, moje spaghetti zrobiło się czarne. To obrzydliwe. Ups. Wyrzucił garnek? Chyba już wiemy, kto przegra. A ja wiem, kto wygra. Oczywiście ja. Zamiast tego małego garnka użyję dużej patelni, na której na początek usmażę kilka świeżych pomidorów. O tak, co za aromat. A teraz dodam troszkę spaghetti. Tak właśnie robi się prawdziwy makaron. Nonsens. Zapomniałaś odcedzić wodę. Oto jak to się robi. Oj, nic nie widzę. Muszę czymś wytrzeć okulary. Betty, mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko. Nie do tego służy mój strój szefowej kuchni. Gotuję w nim najsmaczniejsze potrawy. Dobra, dobra. Ja nie potrzebuję takiego kostiumu. Zrobię mojej wnuczce pyszny makaron. A co ja mam robić? Wiem. Dlaczego nie skorzystać z tradycyjnego przepisu na spaghetti? Wystarczy wziąć dwie paczki zupki chińskiej i ugotować je w czajniku. To szybkie, łatwe i bardzo smaczne. Ale fajnie mi to wychodzi. No to dosyć oryginalny sposób. A ja do mojego spaghetti dodam starty ser. Dzięki temu moje danie będzie jeszcze smaczniejsze. Jak niechlujnie. To wszystko musi być zrobione z wyczuciem piękna. Dodam też troszkę kiełbasy, nie zaszkodzi. Wszyscy ją uwielbiają. Czujecie ten aromat? Myślę, że mój makaron też już jest gotowy. Dobra, najwyższy czas, żebym dodał trochę keczupu. No, Paige, możesz próbować. Smacznego. No w końcu, jakie to wszystko jest pyszne. Tylko te kluski w czajniczku trochę mnie niepokoją. Chyba od nich zacznę degustację. Fuu, to jest obrzydliwe. A teraz mam zamiar spróbować makaronu z moją ulubioną kiełbasą. No to zupełnie inna sprawa. Bardzo smaczne. I ostatni pretendent do zwycięstwa. Spaghetti z serem. O tak, nie ma nic smaczniejszego. Babciu, to ty wygrywasz. Wiedziałam, że wygram. Uczcie się ode mnie. To naprawdę jest pyszne. A w drugiej rundzie chcę, żebyście mi zrobili takie ciastko. Jak ze Shreka. Co? Jak to się robi? To bardzo proste. Dlaczego nie oddacie mi od razu wygranej? Nie ma mowy. Babcia też wchodzi do gry. Ojej, niepotrzebnie tak rozciągałam swój stary kark. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest przesianie mąki. I oczywiście dodanie niezbędnych przypraw. Cynamon jest tu obowiązkowy. Co ty tam gadasz? Najważniejszy jest cukier. Jakie ciastka robi się bez cukru? Dobra, myślę, że z mąką sobie poradzę. Albo i nie. Kurczę, teraz mam w niej całą twarz. Co za ohyda. Rzeczywiście ohyda. Nie zapomniałam o cukrze. Trzeba go dodać do roztopionego masła. I oczywiście dobrze wymieszać. Masło się roztopiło, więc dosypuję cukru. I wszystko łączę. Po
powstałą masę dodajemy do mąki. A następnie wszystko dobrze ubijamy mikserem. O maśle ja też pamiętam. Proszę, patrz. Ale będę je mieszać rękami. Bo ciasteczka trzeba robić z miłością. Oczywiście nie można zapomnieć o syropie. Co wy tam robicie z tym masłem? Jak z nim pracować? Jest takie klejące. Takie śliskie wypada mi z rąk. No, o tym mówiłem. Ale nie szkodzi. Wystarczy mi jedna ręka, żeby to wymieszać. Moje ciasto jest już prawie gotowe. Pozostaje tylko zamienić je w płaski naleśnik. Bardzo ważne jest też, żeby go zmierzyć. Wtedy będę wiedziała dokładnie, ile ciastek mi wyjdzie. A ja używam do tego foremek. Dzięki temu ciastka są dużo bardziej równe. Ale fajne. Muszę je tylko upiec. Wow, już prawie skończyłyście. Jak ja mam was dogonić? Ale chyba czas, żebym ja ulepił ciastko. Zdecydowanie jestem w stanie sprostać temu zadaniu. To jak lepienie z plasteliny. Zaraz stworzę takiego ciastka, że wam oko zbieleje. No, wyszło idealnie. Mąka jest taka niesmaczna. Mój mały człowieczek jest gotowy. I jego domek też jest gotowy. Czas włożyć ciastka do piekarnika. No, kiedy one będą gotowe? Ta-dam! Spójrzcie, jakie to słodkie. Ale słodziaczki. Ja mam najfajniejsze. Ojej, gdybym zobaczyła to w nocy, nie mogłabym znowu zasnąć. Dobra, nadszedł czas, żeby zbudować dom dla mojego małego ciastka. Proszę zwrócić uwagę, że zrobiłam wszystkie części tego domu z ciasteczek, więc można je później schrupać. Już samo patrzenie na ten domek wprawia mnie w świąteczny nastrój. On się u mnie pojawia, gdy tylko widzę kolorowe ciasteczka. Uwielbiam cukierki. Są takie dobre. No właśnie. Przecież można z nich zrobić oczy. Kurczę, dobrze, że wszystkiego nie zjadłem. Wow. Szefowa Betty z pewnością przeszła samą siebie. Masz rację. Zrobiła prawdziwą magię. Ojej, domek z piernika. I cała masa ciasteczek. A co to jest? Mam nadzieję, że przynajmniej jest smaczne. Jakie suche. To się do niczego nie nadaje. Ale te ciasteczka w środku wyglądają nieźle. O tak, są bardzo pyszne. Dziękuję, bardzo mi się podobają. No to czas na degustację piernikowego domku. Myślę, że zacznę od drzwi. To jest to. Nie mogę się zatrzymać. To jest takie dobre, że chcę zjeść cały domek naraz. I oczywiście wszystkich jego mieszkańców. Ojej. Rewelacja. Co za pyszności. O tak. Szkoda, że domek jest już w ruinie. Ale to było naprawdę pyszne. Betty, tym razem to ty wygrywasz. Oczywiście, że ja. To było jasne od pierwszych sekund. Mam już dosyć cukru. Teraz mam ochotę na corn doga. Da się zrobić. Przynajmniej wiem, jak ugotować parówki. Użyję najlepszej jakości kiełbasek, jakie znam. Parówki? To obrzydliwe. Laska prawdziwej kiełbasy, no to już inna sprawa.
To będzie naprawdę pyszne. Nie trzeba tu nic gotować. Wystarczy nabić kiełbasę na patyk i wrzucić do oleju. Pojawił się problem, którego się nie spodziewałem. Jak w ogóle otworzyć paczkę tych parówek? Dlaczego nie potrafię tego zrobić? Nawet małe dziecko może to zrobić. To jest bardzo proste. A, nie wiedziałem, że jest tu takie specjalne miejsce. Ojej! Gotowanie to zdecydowanie nie moja działka. A ja zacznę od zrobienia ciasta. Znam jego przepis na pamięć. Szpikulce gotowe. Teraz każdą parówkę obtaczamy w cieście. Wrzucamy do wrzącego oleju. Zrobię to samo z kiełbasą. To jest proste. No, ja muszę podnieść moje parówki z podłogi. Aj! To boli! Skąd w ogóle wzięły się te pułapki na myszy? Przecież tu nigdy nie było gryzoni. Ser? Mam pomysł! Dlaczego nie dodać trochę sera do corn doga? To będzie bardzo smaczne. Yeah, baby! No, wyszło całkiem fajnie. Teraz można zanurzać w oleju. Aj, jak to się rozpryskuje! Tak, rzeczywiście, lata we wszystkich kierunkach. Co za tchórze, przecież to tylko olej. Co z nim nie tak? No i corn dogi są gotowe. Pozostaje tylko przygotować je do ładnego podania. Na przykład zrobić z nich takie słodkie misie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o sosach. Z nimi będzie jeszcze smaczniej. Wystarczy keczup i musztarda. O, wow! Moja wnuczka na pewno pokocha takiego corn doga. No, ja mam serową niespodziankę, która na nią czeka. Odrobina keczupu też nie zaszkodzi. Gotowe! Smacznego! Ojej! Wszystkie te corn dogi są pyszne. Zacznę od tego. Nawet nie potrafię go odpowiednio podnieść. Fu, tu jest kiełbasa. Trzeba było dodać parówkę. Najwyższy czas spróbować tych słodkich misiów. Myślę, że sosy sprawią, że będą wyjątkowo smaczne. Niewiarygodne. Zarówno pyszne, jak i piękne. Został ostatni kandydat do wygranej. Wow. To przecież ser. To naprawdę fajna niespodzianka. Chyba najlepsze corn dogi, jakie dzisiaj jadłam. O tak, wiedziałem, że mogę coś dzisiaj wygrać. Pyszota.